cały czas mamy progres, nie ma jakiegoś takiego zastoju, cały czas się rozwijamy, cały czas mamy nowe obowiązki, w związku z czym i firma działa dobrze i my jako pracownicy możemy się rozwijać. I chyba to w pracy jest najważniejsze, szczególnie takiej, która od pracowników wymaga nie tylko wiedzy, ale też wielu umiejętności pomagających w kontaktach z petentami, bo praca z ludźmi do łatwych nigdy nie należała. Teraz jest czas na świętowanie i cieszenie się tym, co przez 10 lat jednostce obsługi finansowej gospodarki nieruchomościami udało się stworzyć. Zaczynaliśmy skromnie, czyli kilkanaście osób, które rozlicza wspólnoty mieszkaniowe plus zasób gminny. Teraz to prawie przeszło 100 osób, prawie 1000 budynków, prawie 10 tysięcy mieszkań. Pełna kontrola nad zasobem mieszkaniowym gminy, nad zasobem Skarbu Państwa, remonty, sprzątanie. No jest to ogrom, który można nazwać pełnym zarządzaniem nieruchomościami. To było zderzenie się z zabrzańskim rynkiem nieruchomości, budowanie tego od podstaw, tak. Można nawet powiedzieć, że zbudowaliśmy sobie to sami. Z pracy jednostki zadowolone są również władze miasta, choć jak podkreślają jej przedstawiciele, początki były niezwykle trudne. To był okres, kiedy emocje zarówno wokół ZBM TBS, jak i wokół jednostki były tak duże, że wiązało się to czasami z bardzo twardymi protestami społecznymi. Dzisiaj oczywiście ten czas już jest niebyły i w jednej i w drugiej instytucji ta sytuacja społeczna jest uspokojona, ale wtedy to budziło ogromne emocje, ponieważ była koncepcja prywatyzacji sposobu zarządzania nieruchomościami komunalnymi, co spowodowałoby dość duże zwolnienia. Na szczęście tak się nie stało. Dziś jednostka daje sobie świetnie radę na zabrzańskim rynku nieruchomości. Radzi jednostka sobie na tym rynku całkiem dobrze. Obsługuje bardzo dużą ilość lokali mieszkalnych, bo prawie 10 tysięcy, lokale użytkowe, także dzierżawy gruntów, ogródków przydomowych, garaży, więc jest, można powiedzieć, jednym z większych dysponentów nieruchomości w naszym mieście. I realizuje mnóstwo inwestycji, co widać gołym okiem w mieście. Tak, początkowo jednostka zajmowała się zarządzaniem wyłącznie. W chwili obecnej także realizuje duże inwestycje. Największą z nich była budowa szpitala miejskiego w Zabrzu, w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Natomiast drugą taką dużą inwestycją to remont budynku powiatowego Urzędu Pracy. Oprócz tego jednostka też realizuje mniejsze zadania inwestycyjne, na przykład termomodernizację budynków mieszkalnych. Okrągły jubileusz to czas przede wszystkim na podsumowania, ale też na snucie planów. Pracownicy o tych drugich mówić nie chcą, za to chętnie podpowiadają, czego można im życzyć. Na pewno satysfakcji z pracy, zdecydowanie. Tak, żebyśmy mogli robić to, co lubimy, żeby nie była to dla nas katorga i przymus chodzenia do pracy, tylko żebyśmy rzeczywiście mieli z tego jakąś przyjemność. Czego nam życzyć? Życzyć nam przede wszystkim trzeba przychylności władz miasta, większej sympatii ze strony mieszkańców, no i kolejnych 10 lat, tak udanych, mam nadzieję. I my również przyłączamy się do życzeń.